wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Polski XS, a ja witam w takim kolejnym odcinku naszej serii Fast News. Dzisiaj Wam przedstawię, co najprawdopodobniej znajdzie się w 10 poziomie zaopatrzenia, więc zaczynajmy. Na początku dostaniemy 5% zniżki na pojazdy poziomu 10 tieru. Następnie możliwość zakupu ISA 5, czyli obiekta 738 poziomu. Pewnie się zastanawiacie, za ile. Słuchy donoszą oraz od takiej osoby, że 1500 zł. Jeżeli to się potwierdzi, no to oczywiście będzie super, bo za tyle golda to taki czołg to się przyda. Następnie możliwość zakupu kolejnego miejsca w garażu za 200 tysięcy kredytu, no to oczywiście jak we wcześniejszych. Następnie od 5 do 10% zniżki na amunicję i adrenalinę i 5% zniżki na wyposażenie trzeciego poziomu. Czołg się prezentuje tak, nawet fajny, nie? No, ale przyjmij sobie do statystyk. Szybkościowość wynosi 4,47. Nawet fajnie. Działo, czyli najważniejsze. Penetracja wynosi na APK-ach 221, a na goldzie 270. Uszkodzenia wynoszą po 400. Rozrzut to jest 0,41. To jest chyba celowanie, ale wątpię, żeby czołg celował 7 sekund, ale mniejsza z tym. Depresja wynosi minus 5, no to całkiem nieźle. Zasięg 240 metrów. Ilość HP, czyli 1550. Pancerz na kadłubie wynosi 120, a na bokach też 120, więc nie będzie się fajnie kątować. Pancerz wieży wynosi 201, a na bokach 129. Prędkość maksymalna wynosi 42 km na godzinę. Więc już myślę, że o tym odcinku to już wszystko. Ja się z Wami żegnam. Zapraszam do skomentowania tego filmu oraz go ocenienia. Ja się z Wami żegnam. Z Wami Polski XS. No i do następnego odcinka. Siema!